witajcie na Festiwalu Klocków. Jest to trzeci festiwal, tym razem w Poznaniu. I witam Was na kanale John Briggs Empire. Mam nadzieję, że dobrze to mówiłem, ale nieważne. Słuchajcie, jest to trzeci festiwal, który zrzesza fanów i pasjonatów klocków firmy LEGO, na której możecie zobaczyć trzeci rok z rzędu już LEGO Masterów, czyli na przykład mnie, moją skromną osobę. Ja nazywam się Łukasz Górecki, jestem zwycięzcą drugiej edycji programu LEGO Masters, ale jest też Daniel i Kasia, jest Rafał Zub, jest też Daniel i Bartek z czwartej edycji LEGO Masters. Teraz cały ten festiwal polega na tym, że przychodzą tutaj pasjonaci, możecie wymieniać się social mediami, możecie zbić sobie piątkę z LEGO Masterami, możecie tutaj pobudować. Znajdujemy się obecnie w strefie budowania fantastycznej, dookoła, na pewno później zostanie Wam pokazana. Jest też Q&A, zawsze integralną częścią, że możecie zadawać pytania do LEGO Masterów, jak to było w programie, albo czym się zajmują, albo jak jest standardowe 10 pytań, typu jak macie najdroższy zestaw, ile macie zestawów, ile wydaje się na klocki i takie inne rzeczy. Więc serdecznie Was witam i jeżeli jeszcze nie wiecie o takim festiwalu, zapraszam Was na kolejne edycje. Do zobaczenia, pozdrawiam, pozdrów Państwa, elo, trzymajcie się. Że jest taka liczna grupa. Teraz nastąpi oficjalne otwarcie festiwalu, dlatego na scenę zapraszam dyrektora festiwalu Roberta Nęcinę, prezesa współorganizatora LES Briggs Piotra Szymańskiego oraz dyrektora marketingu LES Briggs Bartosza Witasaka. Wielkie brawa! Bartosz Witasak. Raz. Dzień dobry Państwu. Będziemy mówić krótko, bo nie po to tutaj przyszliście, żeby słuchać dyrektorów i prezesów gadających ze sceny. Tu będzie dużo więcej ciekawych rzeczy niż nas trzech. Ja osobiście, jako najstarszy z tego grona, chciałbym powiedzieć parę słów do moich rówieśników, do takich dzieciaków w wieku 40, 40 plus, 40 duży plus, 40 jeszcze większy plus. Wszyscy doskonale pamiętamy czasy, kiedy klocki LEGO to mogliśmy sobie pooglądać tylko przez szybę takiego sklepu, w którym można było płacić tylko dolarami, albo markami, albo bonami PKO. Ktoś pamięta, jak się nazywał taki sklep? Pewex, przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego. No i patrzyliśmy na te klocki, jak ktoś miał to szczęście, że miał jakiegoś wujka w Reichu, jak to się w Poznaniu mówi, i on tam czasem parę Deutschmark, tych zachodnich, przysłał na komunię, to można było sobie kupić taki zestaw i się nim bawić. No i my to wspominamy z takim sentymentem, ale chciałbym nawiązać do naszego hasła, z którym być może Państwo się spotkaliście przy okazji naszych targów hobby, które mamy jesienią, też tutaj u nas na targach. Z pasji się nie wyrasta. Dlaczego to hasło jest takie aktualne w kontekście klocków LEGO? Bo te klocki rosną razem z nami. Jeżeli pamiętacie te zestawy, chociażby technik, które były szczytem wyrafinowania możliwości jakby technicznych tych klocków, tych zabawek, to jak sobie zbudowaliśmy jakiś samochodzik, to jego jakby najważniejszą funkcją było to, że jak się kręciło kierownicą, to koła się skręcały, tak? Ale żeby go wprawić w ruch, to trzeba było go ciągnąć na sznurku albo popychać. A teraz mamy samochody, które można zbudować z klocków LEGO i one są sterowane aplikacją w telefonie. Mają silniki elektryczne, mają siłowniki pneumatyczne, mają komputery, które można programować. Więc jeszcze raz zwrócę się do moich rówieśników. Dziewczyny, chłopaki, my nadal możemy się bawić klockami LEGO. Tego nikt nie sprawdza, nikt nie będzie kontrolował, czy kupujemy je dla naszych dzieci, czy sami dla siebie. Jeszcze jedna rzecz, czego mnie nauczyło jakby doświadczenie życiowe. Jakie są trzy najbardziej przydatne rzeczy w domu? Po pierwsze, jeżeli coś się rusza, a nie powinno się ruszać, to wtedy używamy takiej taśmy klejącej, takiej mocnej, tak zwanej duct tape. Jeżeli coś się nie rusza, a powinno się ruszać, to wtedy używamy WD-40, taki preparat smarujący. Trzecia, najbardziej przydatna rzecz, to jest coś takiego. Czy ktoś wie, co to jest? Jeszcze raz? Tak, to jest taki przyrząd do rozdzielania klocków LEGO, które czasem się tak mocno trzymają, że trzeba się tym wspomagać. Dlaczego to jest takie ważne? Bo tego używamy tylko wtedy, kiedy rozbieramy jakąś konstrukcję. A rozbieramy ją wtedy, kiedy planujemy za chwilę się nią bawić, składać na nowo. I to jest ten fan. Także ja tylko zakończę okrzykiem LEGO, czyli bawmy się dobrze. Oddaję głos naszym partnerom.
Dziękuję, witam wszystkich serdecznie. Cieszę się, że już po raz kolejny możemy się spotkać, tym razem w tym pięknym miejscu, jakim jest Poznań i targi MTB. Dziękuję już teraz za liczne przybycie. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie dla Was udany. Spędzicie go pośród tego, co kochacie, czyli klocków Lego. Przekrój wieku, widzę, jest od najmłodszych do najstarszych, czyli to, o czym wcześniej Robert wspomniał. Myślę, że zabawa będzie przednia i wszystkim życzę udanego dnia. To ja już na koniec, zaczęliśmy od najstarszego, skończymy najmłodszym. Powiem najkrócej, bo my najmłodsi teraz bardzo skracamy swoje komunikaty. Podczas drugiej edycji powiedziałem, że Radom stał się stolicą klocków, więc jako, że lubię takie historyczne follow-upy, to zmienię dzisiaj stolicę klockową Polski. Myślę, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że polską stolicą klocków od teraz będzie Poznań. A teraz zapraszamy tych, na których Wy tutaj najbardziej czekacie. Kochani, słabo się rzekło, za chwilę na scenie będą nasze gwiazdy. Potrzebujemy kilku minutek, żeby przygotowały się nasze gwiazdy. Tymczasem na scenie zagoszczą najlepsi z najlepszych, ponieważ tak jak wspomniałam, będą to zwycięzcy LEGO Masters. Wielkie brawa, proszę Państwa, to jest wielkie osiągnięcie. Jest mi niezmiernie miło, jestem bardzo podekscytowana, że mogę Wam towarzyszyć dzisiaj na tym wydarzeniu. Dziś mamy okazję spotkać się z wyjątkowymi gośćmi. Oni podzielą się swoimi doświadczeniami, inspiracjami, technikami, które sprawią, że świat LEGO stanie się dla nas jeszcze bardziej ekscytujący. Skorzystajcie z tej szansy, by zadać kilka pytań naszym gościom w kolejności. Na scenie teraz pojawi się Rafał Zub, czyli zwycięzca pierwszej edycji LEGO Masters. Twórca kanału Bricks by Raf, kolekcjoner LEGO. Jego zawód i pasja to architektura. Zarówno ta realna, jak i ta budowana z klocków LEGO. Jest to autor konceptu Bricks by Raf Studio. Jeszcze raz wielkie brawa. No i tak jak wspomniałam, kolejno. Teraz zwycięzcy, uwaga, czwartej edycji LEGO Masters. Przed Wami Bartosz Sasiński. Bartek ma 37 lat, jest absolwentem gdańskiego ASB, pracuje w grafik komputerowy Illustrator. Ze sztuką jest związany od zawsze, proszę Państwa, bo pracy najchętniej rysuje, maluje, tworzy murale. No proszę Państwa, nic dziwnego, że zajmuje się też konstruowaniem z LEGO. A także jako trzeci gość i na razie ostatni w tej części, w tym panelu Q&A, na scenie zagości też Piotr Dryś, kolejny zwycięzca czwartej edycji LEGO Masters. Piotr to pasjonat budowania z klocków LEGO, człowiek świata dużych firm z jeszcze większą wyobraźnią. Zasiądźcie, proszę panowie. Mam nadzieję, że przygotowaliście kilka pytań, bo ten panel jest właśnie dla Was. Dlatego ja chętnie rozpocznę to spotkanie, ale Wy już sobie pod nosem powtarzajcie, co też chcecie wiedzieć. W tej części można zadać właśnie te pytania. Proszę Państwa, no zmiana planów. Nie tylko zapraszam uczestników Q&A, ale też innych naszych gości, których już widać za sceną. Dlatego proszę, wielkimi brawami przywitajmy wszystkich zwycięzców, którzy są naszymi gwiazdami tego oto dnia. Trzeba ich przedstawiać, ale z przyjemnością przed Państwem. A może, słuchajcie, od mojej prawej. Któż to taki? Proszę skorygować. Tak, to prawda, dobre odpowiedzi.
Drogi, słuchajcie, witam was serdecznie. Dla mnie to jest szczególnie miły festiwal, bo po raz pierwszy mamy imprezę dedykowaną w Poznaniu tylko i wyłącznie klockom Lego. Także jesteście zadowoleni? Ja też. No, proszę państwa, kto jest kolejny w naszej grupie? Proszę tutaj przedstawić. Nazywam się Łukasz Więcek, jestem wicemistrzem polskiej pierwszej edycji LEGO Masters i jestem ambasadorem LEGO, a na co dzień zajmuję się fotografią LEGO. Dzięki. Cześć, ja nazywam się Łukasz Górecki, czy mnie znacie, czy nie. Bardzo miło mi jest ugościć was przez te dwa dni w Poznaniu. Pozdro. Cześć, witamy was na festiwalu w Poznaniu. Niedługo widzimy się na strefie budowania, także mamy nadzieję, że będzie was liczna grupa. Będziemy razem z wami budować i jutro też się widzimy, także do zobaczenia. Cześć, jeszcze raz. Rafał, zwycięzca pierwszej edycji LEGO Masters i autor kanału Bricks by Raf. Ja z wami też będę budował później, ale najpierw będziemy odpowiadać na wasze pytania, więc przygotujcie dla nas pytania i widzimy się za chwilę. Cześć, świetnie was widzieć. Z tej strony Piotrek, jeden z zwycięzców czwartej edycji. Zapraszamy, tak jak tutaj Rafał powiedział, do wspólnego zadawania pytań, a później do budowania. Widzimy się. Hej, hello. Z tej strony Bartosz, zwycięzca ostatniej edycji LEGO Masters. To moja pierwsza taka impreza klockowa, więc cieszę się bardzo, że wszyscy się tutaj widzimy. I jeszcze raz gromkie brawa. Tylko część tej grupy zostaje na razie na scenie. Resztę spotkacie w późniejszej części dnia, ale pamiętajcie, że w strefie budowania i w strefie, gdzie można sobie robić fotografie z naszymi gwiazdami, także znajdziecie te jakże niesamowite twarze naszych bohaterów dzisiejszego dnia. Dziękujemy serdecznie i prosimy was bardzo o to, żebyście poczekali dobrych 5 minut, może nawet 3 minutki, aż przygotujemy scenę do naszego Q&A. Za chwilę nasze gwiazdy wracają na scenę. Cześć, Fichlo. Zapraszamy do festiwalu klocków. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Plecy Bartka. O, to jest początki. Witamy, jesteśmy na festiwalu klocków. No i co? Zapraszamy. Zapraszamy na festiwal. Pozdro od majstra.